Oczywiście w kolejnym odcinku vlogu 29. Dziś będziemy mieli 11 kategorii, więc bez przedłużania lecimy z materiałem. Standardowo zaczynamy z pierwszą kategorią, czyli z jedzeniem. Zapraszam! Ja coś sylwestrowo-odlotowo. Dziś pokażę wam, jak przygotować galaretkowe domki. Wszystko będziemy robić według instrukcji z tyłu, dlatego możecie się z nią już zapoznać. Pierwszą rzeczą, którą będę oczywiście potrzebować, to galaretki. Do miski wlewam gorącą wodę, a następnie wsypuję galaretkę. Teraz będziemy mieszać naszą galaretkę. Galaretkę będę wkładać do foremek w kształcie domków, aby wyszły właśnie takie. No i tutaj już wlałam całą galaretkę. No i oczywiście wkładam naszą galaretkę do lodówki, no i muszę czekać. Oczywiście jak wyszły nasze domki, zobaczycie na Instagramie, ponieważ no jeszcze się nie zrobiły. No i to tyle, dziękuję! Idealny posiłek na Sylwestra. Dobre galaretki, co nie? Do tego ciasteczko, bita śmietana i jakieś truskawki. No albo inne owoce. I słodycz jest przepyszny! Dobra, lecimy z kolejną kategorią, czyli pytania. Bez przedłużania zaczynajmy pierwsze pytanko, które zadała Loriksa. Jakie prezenty dostałaś na święta? Ci, co są na bieżąco z moim kanałem, to wiedzą, że pokazywałam, co dostałam na święta. Czyli na Mikołaja. Ale że nie pokazywałam, co dostałam pod choinkę, no to proszę bardzo. Pierwszą rzeczą jest powerbank. Zawsze chciałam mieć jakiś powerbank, bo to się naprawdę sprzedaje. Na 2000... What? Nie wiem, chyba dobrze mówię. No w każdym razie jest on biały, jakby ktoś nie rozróżniał kolorów. A to małe śmietewki. Dodany na kabel USB. No i jest bardzo fajny. Podobno polski produkt. Ciekawe. I wyprodukowano w Chinach. Kolejną rzeczą, którą dostałam, był statyw. I tak, znowu statyw. Ale ten statyw jest oczywiście do telefonu. Strasznie się cieszę, że go dostałam, ponieważ wcześniejszy statyw był robiony przez tatę i nie był stabilny. To był stary statyw. Ostatnią rzeczą był taki zestaw do robienia, nie wiem, bransoletek itd. itp. Jeszcze go nie próbowałam, no ale zobaczymy. Te paznokcie, nie, proszę! Pamiętajcie, nigdy nie zakładajcie tipsów. Tipsy są brzydkie. Lepsze są hybrydy. Pytanie od Alicia 100. Czy masz jakieś plany na Sylwestra? No ba! Z mamą zrobimy sobie taki babski wieczór i idziemy, miałem mnóstwo słodyczy, w tym sushi! No co, sushi jest pyszne. Soczki i szampana bezalkoholowego, nawet dwa. Ogólnie będzie ekstra. Będziemy oglądały horrory, a to będzie ekstra. Czy mam mamę za słowo, że może będą to straszne horrory, w których będzie dużo krwi. Tak zwanej bezsensownej przemocy. Pytanie od Nelly Walenckiej. Listopad czy grudzień? No barze grudzień. Grudzień jest fajny. Mówiłam, że nie lubię zimy, no nie? Dziwne, ostatnimi czasy polubiłam śnieg. Bo śnieg jest jednak fajny. Bardzo ciekawe pytanie od Natalii Pando. W jaki sposób obchodzisz Wigilię? Mimo, że jestem ateistą, nie wierzę w Boga itd. itp., to obchodzę święta w taki sposób, żeby po prostu spędzić czas z rodziną. I owszem, jest choinka, jest barz z uszkami itd. itp. No, część mojej rodziny jest też chrześcijanami, część ateistami, aczkolwiek nikt z nas nie chodzi do kościoła. No i wiadomo, że nie śpiewamy koled, nie łamiemy się opłatkiem. Więc jest naprawdę fajnie, bardzo nawet. Pytanie od Ilarusi TV. Jak obchodzisz Mikołajki w klasie? Zazwyczaj to zawsze jedziemy do kina, więc właściwie nigdy nie dawało się prezentów, niestety. W tym roku miało być, ale rodzice uznali, że 20 zł to jest za dużo pieniędzy i oni nie wydadzą na prezenty. Co za Janusze? Pytanie od X Mercy LPS. Czy pada u ciebie śnieg? Oczywiście, moja droga. Łączmy się, Małopolsko. Piękna, zimowa pogoda. Pytanie od Krilk, a czy razy a? Niebieski czy biały? Jeżeli chodzi o miesiąc, to dla mnie oczywiście pasuje biały. No bo grudzień, biały śnieg. Co prawda najczęściej w grudniu nie ma śniegu, ale walić to. Dwa dni temu mnie spadł śnieg i dosięga przynajmniej do... chwila. Do kostek? Nie, trochę więcej. No, jest dość duży. Można ulepić bałwana, o, i iść na sanki. Ale w Wigilię nie było niestety śniegu. I na święta,
smuteczek. To pytanie musiałam tu włożyć, bo było go zbyt dużo i mnie ciągle o to dręczyliście. Wiem, nie dotyczy ono grudnia i więcej takich pytań już mi nie zadawajcie. Proszę, od tego są live'y. To pytanie pochodzi m.in. od Dark Panther, która pyta, czy mam chłopaka? Tak. Oczywiście, że mam, no oczywiście, że mam, tak! Tak naprawdę to nie. Serio? W wieku 12 lat? No bez przesady, ludzie. No. Tym bardziej, że połowa osób z mojej klasy, chłopaków oczywiście, jest na poziomie umysłu 9-latka. Yeah. Pytanie od LPS Lorisi TV. Ulubiona potrawa. Oczywiście, że barszcz z uszkami. Nie ma nic lepszego niż barszcz z uszkami. Po drugie danie jest takie średnie, ale barszcz z uszkami to jest dopiero coś. No i ostateczne pytanie od Tykola LPS. Czy mam jakąś koleżankę, która urodziła się w grudniu? Czy znam? Owszem, znam taką osobę. Też szczerze powiem, że jej nie lubię, nienawidzę. Heh, to znam, niestety. A tak poza tym nikogo nie znam z grudnia, więc chyba. Może o kimś zapomniałam? Ach, moich widzów! To by było tyle z pytań, dość szybko poszło. Pamiętajcie o zadawaniu pytań dotyczących stycznia, więc... Idziemy dalej z kolejną kategorią. Kategoria trzecia, zdjęcie. Moim ulubionym zdjęciem jest zdjęcie Ragnara, które wykonałam podczas robienia pracy na technikę. Były to takie kartki świąteczne, wiecie, z przodu zdjęcie, a z tyłu, wiecie, po prostu były życzenia itd. itp. I to bardzo ładnie wyglądało, no niestety nie mam zdjęcia, nie pokażę wam jak to dokładnie wyglądało, aczkolwiek możecie zobaczyć moje ulubione zdjęcia z tych kartek. Naprawdę. Rewelacyjnie wyszło, to było tym aparatem robione, no i naprawdę jest bardzo ładne. Jest pod lekką edycją, aczkolwiek no dodawałam tylko napisy itd. itp. Teraz idziemy do kategorii czwartej, czyli do DIY. Więc bez przedłużania zapraszam. W tym DIY pokażę wam jak wykonać dwie rzeczy, a między innymi będzie to szalik dla LPS, który jest przyozdobiony różnymi fajnymi rzeczami oraz taka ala pelerynka bądź sukienka dla LPS, która jednak lepiej się prezentuje dla zwierząt bez ogonów. Do szalika wykorzystamy filc dowolnego koloru, nożyczki, pet shopa oraz jakiekolwiek ozdoby, co tylko macie. Na samiutki początek wycinamy dowolny pasek dowolnego koloru i zawiązujemy pet shopowi na szyi. Oczywiście są dwa sposoby, jakie pokazałam przed chwilą. No i czas na ozdabianie. To w sumie tyle. Bardzo łatwe, prawda? A tak będzie prezentował się nasz LPS-ek po ukończeniu pracy. Do wykonania takiej pelerynki potrzebujecie jakiego dowolnego koloru filc oraz drucik, tak jakby włochaty, no i klej doklejny na gorąco, albo inny dobry klej. No to na początku zabieramy się za małe przymiarki, następnie daję ten drucik do filcu, no i odpowiednią długość sobie wycinam. No i na samym końcu po prostu to przyklejam. No i voilà, bardzo szybkie. Następną kategorią jest muzyka, czyli kategorią piątą. Kurczę, dużo jak zwykle poznałam utworów, w tym psychorap, które jest całkiem ciekawe. Yeah. Ale żeby nie było, puszczę wam jakiś pop, który również jest bardzo fajny i też poznałam w grudniu, więc zapraszam. Nie, nie będzie to świąteczna piosenka, nie martwcie się. Last Christmas, I gave you my heart. I can be a little punk sometimes. But don't leave me alone. Bust down the door of my heart like it's your home. Don't need no keys. I'm on my knees, begging you please. Okej, kolejną kategorią, czyli chyba szóstą, tak, szóstą, jest ulubieniec miesiąca. No i oczywiście ulubieńcami miesiąca są no oto cudowny zestaw. Jest to balsam oraz płyn do kąpieli. No taki jakby olejkowaty, ale on tak cudnie pachnie. Po prostu, no mówię wam, i najlepsze jest to, że po takiej kąpieli następnego dnia się budzę i ja czuję nadal ten zapach. Naprawdę bardzo mocne są te perfumy. Perfumy. Bardzo mocny jest ten krem oraz płyn do kąpieli. I zakupiłam go w Biedronce, cena chyba 15 zł i pochodzi z firmy, która produkuje takie mniej chemiczne rzeczy. No wiecie, teraz wszyscy są tacy nastawieni na chemię. Chemia to zło, z tego, że chemia jest wszędzie. Nawet w ekojajka, jakby ktoś nie wiedział. Teraz czas na kolejną kategorię, czyli widz miesiąca. A widzem miesiąca jest... Chwila ciszy. A widzem miesiąca jest Ines New. Taki! Cicho! Z wykrzyknikiem na końcu. Także już od 1 grudnia będziesz w opisie.
Tak tylko mówię. A, umarłam. Czas na kolejną kategorię, czyli książkę. Na tym miejscu wcześniej był kategoria look, ale uznałam, że to bez sensu, skoro i tak nie jestem jakaś specjalna w ubieraniu, nie mam jakieś super ubranie w ogóle. A ja książki wielbię. Książkę, która pobiła moje serce w grudniu, jest Więzień Labiryntu. To jest jedna z lepszych książek, jaka kurde powstała. To jest lepsza od Harry'ego Pottera, wyobraźcie sobie. Dopiero przeczytałam pierwszą część, bo oczywiście czekam jak łaskawie jakiś Janusz, który wypożyczył na miesiąc drugą część, odda ją wreszcie. No i teraz Mała czyta tą książkę. Jest to z rodzaju science fiction, jest tak dobra jak Igrzyska Śmierci, więc polecam. Zafira Lopez TV. Magda Gessler. No to teraz czas na kanał, a kanałem, który bardzo, bardzo mi się podoba i nawet się im zainteresowałam w grudniu, jest XX Lemon Lopez. Tak? Tak. W każdym razie kanał jest bardzo dobry i bardzo ciekawy na grudniowe dni, kiedy wam się nudzi i chcecie coś obejrzeć. Te filmy bardzo podobają, a to jest ten kanał, któremu zrobiłam rajda, więc no, nie umiem robić rajdów. W każdym razie kanał jest ekstra i musicie koniecznie zajrzeć, jeżeli tylko chcecie, bo naprawdę filmy ma bardzo ciekawe, zwłaszcza serial, mi się podobał bardzo. Taki króciutki, a jeszcze taki interesujący, więc nie będę dalej przedłużać i lecimy dalej. Zostały nam jeszcze dwie kategorie. 10. kategorią jest oczywiście kanał. To znaczy nie kanał, tylko information. No cóż, jak wiecie, w styczniu pojawi się Killing Love. Prawdopodobnie, tak, zwiastun. A pierwszy odcinek też pewnie pojawi się w styczniu, więc no. Ziemniak, pewnie ferie. Na pewno ferie będzie, uwierzcie. A ferie mam w 20 któregoś lutego. Na stówę będzie wtedy ziemniak, więc no. No i z informacji to chyba tyle. A, no i tak, prawdopodobnie będę mieć kanał rysunkowy Zafir Art, ale zobaczymy. Tak, zmienię tą Zafirę Games, bo... No sorry, ale nie chcę nagrywać jakiejś grze, która jest tak nudna, że kogoś obraziłam, fana tej gry, to przepraszam, ale to jest tylko moje zdanie, tak. Więc z informacji to chyba tyle. A, i no i żeby było jasne, nie będzie sleep, dajcie mi już spokój. Widzieliście, jaka tam była przerwa? 6 miesięcy! Albo i więcej. No i ostatnią kategorią, czyli 11, jest kategoria, która wcięła się w żyłę... czy jak pierwsze? Która wcieliła się w życie dzięki Deambar LPS. Jest to LPS miesiąca! I w sumie to bardzo dobry pomysł, ponieważ w grudniu bardzo kojarzy mi się taki jeden pet shop. I nie obrażajcie się na mnie, że to pop, po prostu ona mi się bardzo kojarzy z właśnie grudniem, więc jest to... Może i tak myśleliście, Kira. Dlaczego Kira? No... Mogliście zauważyć, że w większości filmach w grudniu w ogóle była Kira, a po drugie ona jakoś mi się tak strasznie podoba. W sensie pasuje tak do grudnia i wszystko też przez tą moją opowieść a la wigilijną. Po prostu nie wiem czemu kojarzy mi się z grudniem, nic na to nie poradzę. Takie mam skojarzenie. No i to by było chyba na tyle z tego filmiku. Bardzo dziękuję za dotrwanie do końca i jeżeli by ktoś nie wiedział, to nie jest szyszka, to jest choinka. Wychodzimy poza kadr, to jest choinka, piękna choinka. Z tego, że pewnie na początku będę pokazywać, jak to wszystko wygląda, no nieważne. Więc życzę wam zarąbistego Sylwestra, elo!